Witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kamil z tej strony z Leszkiem, z którym już tutaj dobre 20 minut wspominamy, co tam się pozmieniało w naszych życiorysach różnych. Cześć Leszku. Dzień dobry i dobry wieczór. Cześć, cześć. Tak, rozmawiamy właśnie, że Leszek wydał teraz książkę, czyli taki zbiór swoich publicystycznych różnych tekstów i się go zapytałem, czy się nie wstydzi tego, co pisał 20 lat temu i wyszło nawet, że się nie wstydzi. No tak, to prawda. Nie wstydzę się, bo może pisałem za ostrożnie. A w ten sposób? Nie... To co, na starość stałeś się taki radykalny? Może nie chciałem się wychylać. No teraz troszeczkę bardziej jestem radykalny. Myślę, że teraz mam poglądy bardziej zdecydowane. Natomiast wtedy tak się skradałem do rzeczywistości. No, 20 lat to jest kawał czasu. Nie do końca było wiadomo, co się święci. Także myślę, że zresztą to jest wybór taki, starałem się wybierać tak, żeby troszkę do tej rzeczywistości dzisiejszej pasowało, bo nie są to wszystkie felietony. Ale muszę przyznać, że tytuł tego zbioru nosi tytuł, tytuł tego zbioru brzmi Gwoździem w mózg. I nadal uważam, że to jest wbijanie gwoździa w mózg. Może nie jakieś bolesne bardzo, ale czytając to wszystko, dochodzę do wniosku, że tam dużo się nie zmieniło. Pewne poglądy, przekonania, prawdy, a zwłaszcza wartości pozostają te same. No tak, ale tak naprawdę kształtują się około 30, tak? Ja tak, wiesz co, jak mi się dzieci zaczęły rodzić, to dużo literatury rozwoju mózgu i tak dalej, czy tam wychowania i tam często powtarzane jest, że mózg się kończy rozwijać w wieku 25 lat, płat przedczołowy, inteligencja i tak dalej. I to jest właśnie taki moment, gdzie już masz te myśli rzeczywiście wykrystalizowane, bo już masz tych megaherców w mózgu, już całą moc obliczeniową funkcjonuje, potrafisz. Tak. I ja swoje publikacje zacząłem w wieku 15 lat, tak? Gdzie tam, umówmy się, no to troszeczkę może byłem bardziej rozwinięty niż moi rówieśnicy, ale jednak gdzieś tak, jak sobie dzisiaj patrzę na te teksty, które pisałem te 20 lat temu, no nie, 20 lat temu to może nie pisałem, ale powiedzmy, no w biznesie jestem już, no 17 rok, tak? Czyli jeszcze rok i będę dłużej w biznesie niż nie będę, tak? Ty jesteś geniusz i ty jesteś przypadek absolutnie wyjątkowy. Ale trochę się wstydzę tego, co tam... Znaczy może niekoniecznie wstydzę, nie, wstydzę to złe słowo, ale tak po prostu widzę takiego młodego, takiego, no wiesz na pewno, o co chodzi. Takiego kogucika trochę. Tak, tak. Tak, ja też byłem takim kogutem, ale powiem ci, że no wiesz, w moim pokoleniu to było tak, że myśmy mieli 10-letnią przerwę. Ta moja dojrzałość została zamrożona na 10 lat, bo ja właściwie zacząłem publikować tak naprawdę swoje rzeczy dopiero w wieku 40 lat, bo między 30 a 40 rokiem życia to ja żyłem jeszcze, wiesz, w PRL-u. Byłem dziennikarzem wprawdzie, ale tam musiałem dobrze kombinować, żeby się nie skompromitować, żeby wiesz, nie wejść w jakieś paskudztwo. Więc człowiek był wtedy znacznie bardziej ostrożny, mówię o tym oficjalnym dziennikarzeniu. W dodatku ja pracowałem w takim piśmie, którego dzisiaj być może należałoby się wstydzić, chociaż nie było powodów, bo to było pismo propagandowe. To była promocja Polski za granicą. Nie była to jakaś ordynarna propaganda, bo akurat pisały tam całkiem niezłe pióra, takie, które do dzisiaj jeszcze się szanuje. No ale mimo wszystko, wszystko, co się wtedy wydawało, było PRL-owskie, propagandowe i jakieś tam komunistyczne. W związku z tym, jak już o tym mówimy, mój stosunek do tej dekomunizacji dzisiejszej jest co najmniej wątpliwy. Dlatego, że no, wiem, jak było trudno pozostać wiernym swoim wartościom w
w tych latach i właśnie wtedy, kiedy się miało między 30 a 40, czyli człowiek jest strasznie, strasznie twórczy jednak, bardzo jest taki pełen entuzjazmu, pełen energii twórczej, a my musieliśmy po prostu gdzieś tam tym ezopowym językiem, meandrami jakimiś się ślizgać. Zresztą pamiętam, jak słuchaj, w 1985 roku pojechałem do Anglii. Tam, ja często bywałem w Anglii, ale wtedy pojechałem, czyli w stanie, wiesz, w połowie właściwie tego okresu, to już nie był stan wojenny, już można było sobie jeździć, ale nadal jeszcze do rewolucji tej aksamitnej naszej było 5 lat. I pamiętam, że pojechałem do Anglii, tam mój przyjaciel pracował w BBC i zaproponował mi felieton. Żebym tam coś napisał do tego BBC, do polskiej sekcji. Ja się strasznie przejąłem tam, siedziałem chyba z 2 tygodnie nad tym felietonem, w końcu napisałem felieton. Teza tego felietonu była taka, że my w Polsce czytamy media, czy korzystamy z mediów z ogromną ostrożnością. Pamiętaj, to jest 85 rok. Tam tych mediów nie było dużo. Były przede wszystkim państwowe, no, prywatnych nie było w 85. No ale korzystało się z nich. Było Życie Warszawy, na przykład to była taka jedyna tak zwana czytelnikowska gazeta, która niby była bardziej swobodna, ale tak czy owak ci wszyscy dziennikarze, wszyscy ludzie, którzy do dzisiaj, niektórzy z nich pracują nadal w dziennikarstwie, wszyscy coś musieli pisać, z czegoś musieli żyć. To nie jest tak, że wszyscy byli komuchami, tak jak ja na przykład, no też pisałem jako dziennikarz. W związku z tym pisaliśmy tym językiem ezopowym, a ludzie, którzy nas czytali, musieli czytać ten język ezopowy troszkę tak jak taki kod. Musieli łamać te szyfry. W związku z tym czytanie, i taka była teza mojego felietonu, w Polsce wymaga dużej wrażliwości, trochę erudycji, takiej czujności właśnie. Co tamten autor między tymi wierszami chciał powiedzieć, komu chciał przypieprzyć, co chciał skrytykować i gdzie tam dokonał jakiegoś aktu odwagi. Natomiast, i tu był zwrot taki, natomiast w krajach, gdzie można korzystać z tak zwanych wolnych mediów, nie ma takiej potrzeby. Wszyscy czytają to, co chcą, pisałem w tym felietonie. W związku z tym, jak ktoś czyta Guardiana, czy na przykład Obserwatora, albo tam Independent była taka gazeta, no to ją czyta i tylko ją czyta. Nic innego nie czyta. Wierzy jej święcie, wierzy w każde słowo. Nie ma żadnych niedomówień, żadnych podtekstów, czytania między wierszami. To wszystko jest jasne i oczywiste. No błąd, twierdziłem w tym felietonie, ponieważ to tak nie ma. No każdy ma jakieś swoje poglądy, no i te poglądy stara się jakoś tam przedstawić. I w zasadzie, żeby poznać prawdę taką, no powiedzmy, no absolutnej nie ma, ale taką prawdę prawdziwszą, no to by trzeba czytać wszystkie te gazety, jakoś tam sobie wyrabiać pogląd na ten temat. No i w krajach, w których mimo tej wolności mediów ludzie jednak się przywiązują bardzo silnie do swoich wyborów, stacji telewizyjnych, dzisiaj nawet portali, nawet tym bardziej, gazet. Polaryzacja następuje coraz bardziej. Nie? No właśnie, wtedy, kiedy tam, gdzie się ludzie przywiązują, są przekonani, że ich, powiedzmy, ich portal, czy ich YouTuber, czy ich Facebook, ich grono znajomych ma rację większą niż grono przeciwników, okazuje się, że do prawdy jest dalej. A tam, gdzie człowiek musi z konieczności czytać między wierszami i musi czytać zarówno Trybunę Ludu, jak to kiedyś było, jak Życie Warszawy i tam jeszcze Rzeczpospolitą, chyba nie pamiętam, czy ona była, czy nie, no Wyborczej nie było. No i proszę ciebie, ten mój felieton został odrzucony. Powiedzieli mi, nie, kochany, no tak nie może być. Przecież my
żyjemy w wolnym kraju, a co ty nam tu, Anglikom, będziesz opowiadał? Przyjechałeś z jakiegoś komunistycznego kraju, gdzie was trzymają mocno za ryj i będziesz się tu wymądrzał, będziesz nam mówił, że nasze media są nieuczciwe, że nie są bezstronne. I wtedy się nauczyłem pierwszy raz, oczywiście oburzyłem się, że mi nie wpuścili tego felietonu. Do dzisiaj traktuję to jako bardzo ciekawą nauczkę, ale przy tej okazji dowiedziałem się, że jeszcze skończę ten takim właśnie taką konstatacją, że nauczyłem się, że w brytyjskiej BBC, bo to dotyczyło BBC, obowiązuje 5 bardzo ważnych zasad. I tym zasadom poddano, według tych kryteriów oceniono mój artykuł i po prostu redaktorzy doszli do wniosku, że tych kryteriów nie spełniają. A to są następujące kryteria. Znaczy nie wszystkie, niektóre, tak, ale innych, kilku bardzo podstawowych nie. Pierwsza to jest niezależność. No a przecież ja jestem z komunistycznego kraju, więc jestem zależny. Druga to jest bezstronność. Ja jestem bardzo stronniczy, bo przecież wiadomo skąd przyjechałem. I te dwie cechy, te dwie wartości niezwykle ważne. Do dzisiaj moim zdaniem dziennikarze w Polsce nie rozumieją, że bezstronność i niezależność to jest to, co oni nieudolnie próbują nazywać obiektywizmem. Nie ma czegoś takiego obiektywizm, jest tylko bezstronność i niezależność, bo każdy ma jakieś poglądy i nawet choćby nie wiem co, jak się starał, to te poglądy gdzieś tam wyjdą. I następne, to już takie bardzo warsztatowe, 3 zasady, to jest rzetelność, uczciwość i wrażliwość. Bardzo sobie cenię tę nauczkę, ale uważam, że to, co wtedy zdiagnozowałem jako pewnego rodzaju wadę mediów brytyjskich, stało się dzisiaj naszym udziałem i my dzisiaj tak cierpimy, jak i oni. Dajemy się wodzić za nos, tym bardziej, że przecież dajemy się wodzić za nos internetowi już przede wszystkim, a nie tym mediom tradycyjnym. Jasne. Leszku, jakbyś mógł proszę głośniki przyciszyć. Przyciszyć, bo mikrofon zbiera z głośników i mi wraca to, co ja mówię. O, jest okej, okay, jest okej. Okay. Słyszysz mnie? Okay. Jest okej? Okay? Wygodnie? Okej. Okay. Jeszcze tak. Dobra. Ale wiesz co, no to diagnozę zrobiłeś właściwą. Bo jednak no, te media się coraz bardziej spłycają. Mi się wydaje, że to jest po prostu przyczyną jest zmiana technologiczna, że jednak te media tradycyjne upadają, tak? Tych gazet się już nie sprzedaje i tak dalej, wszystko przechodzi do internetu i coraz częściej te firmy mają pokusę, wiesz, takich nagłówków robić, takich klikalnych, takie jakieś super, nie wiadomo jakie problemy muszą urosnąć do rangi jakiegoś wielkiego wydarzenia, żeby to się sprzedawało. No, tak? Jest takie matactwo i tak naprawdę efekciarstwo, żebyś zaczął czytać, to muszą ci tam, wiesz, dać mocno jakimś nagłówkiem po głowie i jeszcze go nie skończyć, żeby nie było wiadomo, czy to u nas, czy za granicą. Tam powiedzmy urodziło się ciele z 2 głowami. Także to moim zdaniem dzisiaj jesteśmy ofiarami takiej degeneracji mediów bardzo bolesnej. I człowiek tym bardziej jest zdezorientowany, no bo jest ich takie mnóstwo i źródeł jest takie mnóstwo, a wiarygodności jest tak niewiele, nie wiadomo na czym się opierać. No i już nie mówiąc o fejkach oczywiście, które też nam dają nieźle w kości. I to coraz częściej te fejki, tak? Takie wiesz... Kiedyś, no to jak się czytało coś i rzeczywiście coś było nieprawdą, no to widać było, że to po prostu jakaś pomyłka, tak. Że no ktoś mimo zachowania wszystkich starań, prawda, no coś się zawsze walniesz, prawda? Ale, tak. Ale na przykład dzisiaj gdzieś tam słyszałem, jak jakimś fejku była ta strzelanina w siedzibie YouTube'a i tam jakaś dziewczyna z Iranu to zrobiła, czy z Iraku, z Iranu chyba, z Iranu. I to taka no, dziewczyna, ciemne włosy, ciemne oczy i tak dalej, ale gdzieś jakaś gazeta dorobiła jej zielone oczy, żeby nie było widać, że to jest w ten rys taki, no, w
wschodnioazjatyckich czy zachodnio, daleki wschód, jaki, tego szukałem. No właśnie, wiesz, jest tak, że właściwie nie wiadomo, gdzie ta prawda leży, i tutaj ta bezstronność, niezależność jest tym bardziej, tym ważniejsza, no bo jeszcze nie zapominajmy o tym, że media są przecież, gdzie nie pójdziesz, to są prywatne i że one muszą zarabiać. Czytelnictwo, czy oglądactwo, czy klikalność, pytanie, to jest są kryterium. Ale wiesz, to pytanie, w jakiej branży są media dzisiaj? Mówię o tych tradycyjnych, no właśnie, mediach. Tak, bo poczekaj, bo no nie, na przykład mamy taki media. Przykład mamy Amazona. No, w jakiej branży jest Amazon? No, większość ludzi powie, że to jest Amazon jest w branży sprzedaży i sprzedają. Ale nie, on nie jest w tej branży. Dlaczego? Bo od kiedy nie powstał, no nie wiem, ten artykuł czytałem w 2016 roku może, i tam było napisane, że od kiedy nie powstał, to dokładają do biznesu, nie mają zysku operacyjnego. Ciągle inwestorzy muszą dokładać, i to nawet 2%. Czyli jak kupujecie coś na Amazonie, to macie dofinansowanie od inwestorów, 2% taniej kupujecie, niż to rzeczywiście kosztuje. Dlaczego? Czyli być może posiadanie sklepu to nie jest cel, to nie jest ta branża. Branża jest sprzedawanie marzeń inwestorom. Tak? Okay. Czyli taki storytelling, a to jest tylko narzędzie, czy to jest Amazon, czy to jest jakieś inne firmy, drukują pieniędzy, ludzie mają coraz więcej pieniędzy, więc trzeba wymyślić jakąś otoczkę, żeby te pieniądze z rynku pozyskać, i nawet można dopłacać 2% do obrotu od 20 lat i to nadal funkcjonuje, bo nadal gdzieś tam się sprzeda, że w przyszłości będziemy mieć zyski i zarobimy, tak? Tak, no, zresztą wiesz, to jest trochę tak, że nawet ci youtuberzy, których się czyta czasami z wypiekami, ja ostatnio miałem takie ciekawe doświadczenie tu w Polsce, otóż kolega, który jest dyrektorem sieci szkół podstawowych, zaprosił mnie, żebym spotkał się z młodzieżą. I to w taką młodzieżą w różnym wieku, no, ponieważ z różnych pieców chleb jadłem, mówi, słuchaj, spotkaj się, bo to wiesz, to ciekawe dla ciebie będzie doświadczenie. I otóż wyobraź sobie, kto, bo tam zadałem takie między innymi pytanie, kim chciałbyś być w życiu. Budowaliśmy takie miasto w tych klasach i zgadnij, jakie dwa zawody cieszą się największą popularnością w szkołach podstawowych? I to od pierwszej do siódmej klasy, bo tak one są. Lekarz, strażak. Nie, to wszystko już jest, proszę ciebie, twoje, ewentualnie moje. Nic z tych rzeczy. YouTuber. 3/4, tak jest. 3/4 chłopców chce być piłkarzami. Ciągle. A w wolnym, to znaczy, a jak się z nimi tak poważniej porozmawia, to drugi wybór to są youtuberzy. I potem długo, długo nic, długo nic, i pojedyncze osoby, udało mi się paru do tego miasta, które budowaliśmy, udało mi się wyszarpać paru architektów, ze dwóch lekarzy. O, policjanci wzbudzili trochę entuzjazmu. Ale to tak jest i chyba zawsze tak było. Tu się chyba nic nie zmieniło. No ale youtuberów nie było. No nie wiem, wcześniej nie chciano zostać chyba dziennikarzami w przedszkolu. Jest właściwie trochę. Ale wiesz, to do czego ja zmierzałem z tą moją anegdotą, że media nie są, wiesz, w dziedzinie, w kategorii dostarczania wiedzy, dostarczania faktów, dostarczania czegoś konkretnego. Są w branży walce politycznej. To jest branża. No tak, z jednej strony tak jest, jeżeli mówimy o właścicielstwie oczywiście. Jeżeli mówimy o właścicielstwie, bo oni muszą sobie, wiesz, no jednak udeptać te ziemię, żeby się jakoś tam dobrze czuć. Z jednej strony handlują kontentem, a nie wiadomościami. Nie, nie, nie. Nie prawdą, nie faktami, tylko kontentem.
I to wszystkie media w tej chwili. Oczo czy uszo minuty, tak? Się sprzedaje. Tak, no ja tam się wiesz, trzymałem kiedyś, jak pracowałem w radiu, to mówiłem, że to jest sprzedawanie przestrzeni między uszami, tak naprawdę. Dokładnie. Bo jak najdłużej w tej przestrzeni jesteś, tym dłużej możesz, im dłużej jesteś w tej przestrzeni, tym więcej możesz sprzedać reklam. No i to trochę tak jest. Dzisiaj to już nie są reklamy. To jest właśnie polityka. Ale wiesz, to też jest... kiedyś takie badania czytałem, że jeżeli człowiek słyszy coś, z czym się zgadza, to w mózgu ma reakcję, że dopamina się wydziela i jest szczęśliwy. To jest fizyczna reakcja. Tak? Nawet jeżeli masz złe poglądy, coś błędnego wiesz, to jeżeli usłyszysz od kogoś innego, to jesteś tak, jakbyś, nie wiem, walnął se kieliszka czy papierosa zapalił. Tak, popieścił. Tak jest. No i to właśnie tak działa. W związku z tym media dzisiaj się chcą przypodobać. Po co? No po to, żeby mieć jak najwięcej słuchaczy, widzów, ale nie tylko po to, żeby sprzedać reklamy. Również po to, żeby sprzedać reklamy polityczne. To znaczy, żeby w odpowiednim momencie móc zapewnić sobie byt i egzystencję przy pomocy rządzących, którzy będą tym mediom sprzyjali. I kiedyś tak nie było. Oczywiście było tak za komuny, ale nie było prywatnej własności mediów, więc to zupełnie inny proces był. Natomiast dzisiaj to właśnie tak działa. Już nie content sam w sobie, już nie reklama z wielu, wielu branż, tylko że tak powiem, power. To w takim bądź razie, gdzie uciekło ta sprzedaż, znaczy branża faktów, branża wiedzy, branża rozumu, no skoro w mediach ich nie można spotkać, to gdzie ona uciekła? No ona się jeszcze gdzieś tam oczywiście mieści, to nie jest tak, że ona znikła całkiem, ale chodzi po niszowych kanałach, po niszowych publikacjach. Wiesz, jest na przykład bardzo dużo jednak takich, kiedyś to były hobbystyczne nisze, dzisiaj to są takie bardzo, to nie jest hobby, to są bardzo często bardzo, bardzo głębokie pasje. Na przykład środowisko ludzi, którzy uwielbiają opowiadania. Są takie, w Polsce akurat jest, zdaje się, jedno takie wydarzenie i chyba jedna taka publikacja, ale na przykład w krajach anglosaskich to jest po kilkadziesiąt takich magazynów, które sprzedają wyłącznie, publikują cyklicznie wyłącznie opowiadania. I im się to opłaca. To oczywiście nie jest mowa, tutaj nie mówimy o dużych nakładach, nie mówimy też o władzy, czyli nie ma mowy o tej power, ani o przymilaniu się. To są rzeczywiście takie czyste, no nie hobbystyczne, bo ci ludzie nawet nie uprawiają tego na zasadzie hobby. Niektórzy z tego żyją po prostu, z publikowania opowiadań. W Anglii jest około 40 takich magazynów, które publikują wyłącznie opowiadania. Myślę, że pod tym względem bardzo się społeczności i w ogóle świat się zróżnicował. Jest mnóstwo takich drobnych pasji, którym się ludzie oddają z większą zawziętością niż kiedyś. I w zasadzie fakty, polityka nie mają tu żadnego znaczenia. Można się interesować polityką, można się nie interesować. Te rzeczy działają zupełnie niezależnie. Polityka zainteresuje się tobą, jak ty się nie interesujesz. No. Nie interesujesz polityką, to oni się zainteresują niestety tobą. Tak to już jest. Dobra, ale przejdźmy do kolejnego tematu. No bo co, ty 85 rok pojechałeś do BBC, BBC cię zlało jako tutaj uchodźcę z kraju komunistycznego, co ty tam możesz wiedzieć. Tak. Dobrze, że cię za granicę nie wyrzucili. Tak. No więc właśnie, tak. Okej, okay. Ale co, wracasz 89, ta wolność, przedsiębiorczość, cokolwiek, tak, to są te czasy, no to kiedy był, ja nie wiem, do przedszkola. Moje życie zmieniło absolutnie.
absolutnie diametralnie wtedy. Już właściwie od tej ustawy Wilczka tak zwanej to już było inaczej. No i w zasadzie taki pierwszy duży skok, to pamiętam robiliśmy filmy dokumentalne, wiesz, z przyjacielem, z taką grupą przyjaciół. Chyba takie jedno z większych przedsięwzięć to było chyba 7 czy 8 filmów dokumentalnych, które robiliśmy dla fundacji. Wtedy to była taka fundacja, nie pamiętam jej dokładnej nazwy, ale pamiętam nazwisko, które nosiła, to była fundacja Nissenbaum. To był taki były więzień Treblinki, który postanowił stworzyć cykl filmów na temat Żydów, którzy przyjeżdżają tutaj. To był pierwszy, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, może 87, a może nawet 9, 89, tak zwany Marsz Żywych. Czyli przyjechali Żydzi z diaspory i podróżowali po Polsce. My dostaliśmy sprzęt. Mój kolega, który pracował w telewizji, oczywiście publicznej, przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, co ty tam będziesz siedział w tej wieży swojej i tłumaczył. Ja wtedy tłumaczyłem literaturę. Właściwie taka samotnicza praca. Mówi: wrzuć to w cholerę, chodź do ludzi, zróbmy te filmy. Ja nigdy przedtem nie pracowałem w telewizji, ani też i z filmem. On mówi: masz tutaj kamerzystę, dźwiękowca, samochód, jedź za tym autobusem z Żydami i kręć. A potem się coś wymyśli. Tak, i tak zrobiłem 5 pierwszych filmów. Niezwykłe przeżycie. No, przygoda też, ale przeżycie no, wstrząsające, bo to byli młodzi, ludzie starsi i tak dalej. Sama ta rejestracja trwała dosyć krótko, bo to było mniej niż miesiąc, chyba że 2 tygodnie, natomiast potem praca, montaż i tak dalej, mnóstwo się nauczyłem. Te filmy gdzieś tam rozeszły się potem po świecie, no i spodobały mi się filmy i robiłem filmy. Już nie zajmowałem się tłumaczeniem, bo właśnie w czasie stanu wojennego ta podróż do Anglii, o której mówiłem, to było takie stypendium właśnie związane z literaturą, bo ja tłumaczyłem literaturę brytyjską, głównie tam się spotykałem z jakimiś pisarzami, to rzuciłem w cholerę, no bo tu właśnie zaczyna się prawdziwe życie, czyli ludzie, media, no i tak doszliśmy do Radio Z. Ale co, czekaj, bo od dziennikarza przez filmowca do radiowca w końcu. No, tak można powiedzieć. Radio było takim zupełnym przypadkiem, bo oczywiście słuchało się radia, może nawet bardziej się słuchało niż oglądało telewizję, bo tam w tej reżimowej nie bardzo było co oglądać. Lubiliśmy bardzo Trójkę i no, tak. Ja poza tym pierwsze takie media prywatne to chyba były radia, bo radio dużo prościej uruchomić. Tak, to nie wymagało nawet dużej kasy. Ja pamiętam, żeśmy dostali tam 250 tysięcy franków od takiej lewicowej organizacji francuskiej Eurolibe, gdzieś tam jakimiś dziwnymi drogami. Gazeta Wyborcza, która była współwłaścicielem tego radia, właśnie po to, żeby nam umożliwiać różne zezwolenia i koncesje, jeszcze nie było takich prawdziwych koncesji, załatwiła nam zezwolenie na przesył radiolinią, no i cześć, no i powstało radio, bardzo przyjemna zabawa. Przez 2 lata rzeczywiście się kręciło świetnie. W zasadzie no, robiliśmy to od podszewki ludzi mieliśmy zupełnie niedoświadczonych. To znaczy ci ludzie, którzy tam zgłaszali to radia, którzy zaczynali, którzy do dzisiaj tam pracują, tacy jak Szymon Majewski, wielu takich dziennikarzy dzisiaj telewizyjnych albo radiowych, ten Wojtek Jagielski, Morozowski jest taki dziennikarz w TVN-ie, jakiś tam w TVN-ie jeszcze inne 2 osoby, to wszystko byli nowicjusze, ani nie mieli do czynienia z dziennikarstwem,
ani z radiem. No i to była najciekawsza część tego. Muszę przyznać, że to świetny pomysł Andrzeja, który był pomysłodawcą tego radia, żeby to było radio na żywo i radio zbudowane z amatorów, których oczywiście zamienimy szybko w profesjonalistów. Wielka przygoda. A jeszcze się dużo działo, bo to wtedy był pierwszy konflikt izraelsko-arabski, tak, i ze skudami latającymi w powietrzu, potem było powstanie, właściwie przewrót na Litwie. To wszystko były bardzo ciekawe wydarzenia. Marysia Wiernikowska, z którą nie wiem, co się teraz dzieje, ale taka swego czasu bardzo znana i ceniona do dziś dziennikarka. Pamiętam, pojechała na tę Litwę jako taka korespondentka dzielna Radia Z. To wszystko niesamowite emocje. No to jest dobre, ale to jest dobry pomysł wysyłać kobiety na takie misje, no, wojenne, reportaże, bo wiesz, wczytywałem się w jedną książkę statystyczną. Mężczyzna dorównać odwagą i tupetem nie był w stanie. Ale wiesz to, Leszku, czytałem taką książkę statystyczną odnośnie ofiar wojny w Iraku. I co się okazuje, że ci korespondenci wojenni proporcjonalnie ginęli 10 razy częściej niż żołnierze amerykańscy. Że nie wiem, taki target był na dziennikarzy, żeby zabijać. To 10 razy częściej po prostu ginęli, ale jeżeli weźmiemy wszystkie ofiary dziennikarskie, to proporcjonalnie było mniej więcej ich pół na pół, z tego co pamiętam, ale tylko 10% kobiet zginęło. Tak, czyli bezpiecznie wysyłać kobiety na takie misje. One jakoś tak się zachowują bezpiecznie, no i ryzykują po to, żeby zrobić jakieś ujęcie ze strzelającym czołgiem w tle na przykład. No. Nie wiem, czy pamiętasz, Marysia potem jeździła do Czeczenii, już jako dziennikarka wolnej telewizji uczestniczyła, to tam jakieś niezwykłe miała przygody i niezwykle groźne. Później w powodzi, tutaj pamiętam jakąś, stała się taką dziennikarką, taką plakatową dziennikarką konfliktów równego i klęsk żywiołowych również. Bardzo dzielna kobieta i świetna dziennikarka, jedna z najlepszych, jakie znałem. No i to Radio Z, myk, przeszło, wiesz, to jak z bicia strzelił, bo to w końcu ja tam pracowałem właściwie 3 lata od samego, znaczy od początku, czy od pomysłu do efektu, od efektu do, odwrotnie, od pomysłu do efektu. No a potem gdzieś mnie, już nie pamiętam, gdzie mnie to, no a potem jakieś studia miałem, potem długi epizod właśnie w... To jak się ma tyle lat, co ja, to się epizodami żyje. Taki chyba 15-letni związany z reklamą i z marketingiem. No i to też niezwykle ciekawe, bo tam się zaplątałem w te korporacje, duże agencje, jeździłem. Oni wtedy jeszcze, ci właściciele firm, starali się zrobić z nas jakichś tam fachowców, to wszystko, myśmy wszyscy byli neofitami, gdzieś tam socjologowie, niewielu ekonomistów było tam. Wszystko to byli ludzie, przede wszystkim, którzy władali językiem angielskim, bo przede wszystkim się trzeba było jakoś tam porozumieć. I bardzo dużo inwestowali ci kapitaliści w nas. Ja spędziłem, myślę, że co najmniej pół roku, jeśli nawet nie więcej, jakby tak to wszystko zsumować, to rok na różnych on the job trainings, byłem na uniwersytecie gdzieś tam w Kolumbii, na jakieś kursy jeździłem, naprawdę sporo inwestowałem, no nauczyłem się tam tyle, że przez następne 20 lat mogłem z tego żyć, mimo że w agencji reklamowej jednej, drugiej już przestałem pracować. Wprowadziłem na rynek mnóstwo ważnych marek, od Coca-Coli przez L'Oreala, nie wiem co tam jeszcze było, General Motors, McDonald'sa i parę innych dużych marek. Nauczyłem się przy tym wszystkiego, co właściwie chłopiec wiedzieć o reklamie i marketingu powinien. No a potem się już nauczałem. I rozszerzyłem ten zakres, a szczerze mówiąc,
żeby tak nie rozgadywać się, doszedłem do ściany i ta ściana zdarzyła się rok temu, mianowicie opracowałem taki, bo doszedłem do wniosku, że skoro już się tyle nauczyłem, to taka ekspiacja teraz jest potrzebna, mam z tej komercji jakoś tak odwdzięczyć się społeczeństwu, że mi dało taką szansę i zacząłem szkolić samorządy. Ambitne. Różne dla właśnie, w różnych dziedzinach, trochę nie za bardzo mi to wychodziło, bo tam takiego ssania na to nie było. Jak jeszcze były te takie zajęcia typu, wiesz, negocjacje, trochę samorząd, biznes, może trochę strategii, tak, ale jak doszedłem do wniosku, że może ja powinienem jakoś tak bardziej, jeszcze bardziej miękkie umiejętności próbować tam krzewić, a mianowicie etykę. Taką w samorządzie. Tak, w samorządzie. No to się okazało, że to jakbyś że Biblią szedł do meczetu. Chodziło oczywiście o etykę taką codzienną, nie o etykę głęboką. Miałem kilka takich programów, które bardzo starannie przygotowałem, które mi się nawet w biznesie dobrze sprawdzały. No i poszedłem z tym do samorządów. Kompletna klęska. Absolutna nie to środowisko. Klęska. Słuchaj, na 250 ofert takich listów, właściwie to trzeba powiedzieć, czy to były oferty, listy, miałem zwroty w granicach 25%. Znaczy w ogóle jakąś reakcję, a z tego wszystkiego, z 250 ofert dostałem 10 zaproszeń, przy czym te zaproszenia z 10 samorządów. To były samorządy od wojewódzkich do miejskich, no włącznie z takimi niedużymi miastami, czy na poziomie burmistrza. Czyli 10 propozycji szkoleń otrzymałem, z czego zrealizowałem 6 po rocznej pracy. No i także to była kompletna klęska. Muszę przyznać, że to tak dzisiaj jest, niesprzedawalny uraz. Produkt trochę. Słucham? Niesprzedawalny trochę produkt etyka. Tak, niesprzedawalny, niestety. Miałem bardzo silnych konkurentów, chociaż no z zupełnie innej branży, bo wszyscy mi w tych samorządach mówili, że ale my mamy za darmo szkolenia z CBA, proszę pana, po co nam pańskie, że ja zupełnie czym innym się zajmowałem, bo mnie chodziło, wiesz, o dylematy, takie codzienne dylematy, których jest mnóstwo. I tam, gdzie udało mi się te szkolenia zrealizować. I tu z dumą wymienię i z wdzięcznością te miasta, które zachowały się rzeczywiście świetnie. Na przykład Gdańsk zamówił u mnie, słuchaj, no myślę, że w sumie to ze 200 osób tam uczestniczyło w tym, już nie pamiętam, z 15 warsztatów. Jestem bardzo wdzięczny władzom miasta, a właściwie temu działowi, który się zdecydował na to, żeby skorzystać z tych szkoleń, bo przeżyłem tam wiele bardzo ciekawych momentów i też myślę, że dostarczyłem wiele wzruszeń i to na pewno niezapomniane wspomnienia dla tych urzędników, bo właściwie tak naprawdę to jest, ja jestem, byłem i nadal jestem przekonany, że praca samorządowców jest bardzo trudna i żeby zostać człowiekiem i nie być takim właśnie urzędnikiem złośliwym, przestraszonym, zachować godność przede wszystkim, to trzeba naprawdę mieć dużą odporność, ale też i sporo umiejętności, które pozwalają się jakoś bronić przed tą rzeczywistością surową, przed tymi prawami, przed tymi podejrzeniami i tak dalej, i tak dalej. To tak trochę jak... Weź przycisz jeszcze trochę, bo coś wraca. Nie wiem, czemu tak jest. Tak trochę jak te cold callingi w telemarketingowych firmach, że ciągle musisz dzwonić i to odrzucenie, każdy, z którym rozmawiasz, to wiesz, że zajmujesz mu czas, nie lubi cię. Tak samo praca urzędnika, tak? Czy samorządowca, no idziesz do niego, bo musisz i uważasz go za kawał cholery, tak? I tak dalej, ale
nie okazujesz mu tego, grzeczny jesteś, tak? A oni to czują, że tak naprawdę to jest takie sztuczne i widzą tą złość w tobie, a on tam siedzi i klepie i wie, że on go nie lubi. Mnóstwo takich sytuacji, wiesz, w których było mi żal tych urzędników, a oni w którymś momencie byli mi wdzięczni, że jest ktoś, kto ich żałuje, kto chce im pomóc w takich zwykłych sytuacjach. Nie mówię tu o korupcji, typu, wiesz, tam branie, kręcenie lodów czy tak dalej, bo to są sprawy oczywiste. Na przykład było takie ćwiczenie, bardzo to lubiłem, w którym to była taka coś w rodzaju takiej psychodramy. Zagraniczny dyrektor sieci hotelowej przyjeżdża do jakiegoś niedużego miasteczka, powiedzmy nawet do dużego miasta typu Gdańsk, i zaprasza urzędników na jubileusz tej sieci. Ponieważ jest cudzoziemcem, to nie bardzo zna panujące w Polsce obyczaje, przyjechał niedawno, więc składa im tę propozycję, to zaproszenie w formie koperty. Przychodzi do dyrektora jakiegoś tam działu, już nie pamiętam jaki to był dział, i wręcza mu kopertę. A ci wszyscy biedni urzędnicy, wiesz, jak reagują na kopertę. No, były przedziwne. Proszę wyjść, pani Zosiu, proszę to otworzyć, proszę tego nie dotykać, jak pan śmie. Wiesz, były na przykład takie przypadki, że wzywano policję, rozumiesz? Bo koperta u nas to jest jakiś fetysz oczywiście, bo to nie jest koperta, tylko to jest oczywiście koperta. Z całym lęków, posądzeń, wiesz, o korupcję i tak dalej. Nikt, prawie nikt, słuchaj, no dosłownie jakieś śladowe ilości uczestników tych warsztatów zaglądały do tej koperty, żeby zobaczyć, co tam jest, no bo przecież tam była kasa, była łapówka. Oczywiście tam było zaproszenie, co oczywiście wynikało z tego braku orientacji tego cudzoziemca. Natomiast tak strasznie bali się tej koperty, że w ogóle tam nie zaglądali, tylko go wyrzucali, mimo że, jak tam z tej historii, z fabuły wynikało, był to ważny partner, bo tam, wiesz, partner miasta, ponieważ zapewniał oczywiście mnóstwo miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Także to były takie czasami zabawne właśnie sytuacje, ale muszę przyznać, że w tych sześciu miastach, no wymienię te, które pamiętam, to był właśnie Gdańsk, Słupsk, Wałbrzych, Olsztyn, proszę ciebie, co tam jeszcze, Wałbrzych, Olsztyn, no już nie pamiętam, jeszcze dwa jakieś inne miasta. Warszawa prawie żeby kupiła, tylko niestety gdzieś tam się okazało, że wyszła pani Gronkiewicz walc, jakoś się nie zmieściła, ale już byli bardzo blisko tego. A czemu cię akurat... Nie zdążyli. Okay, nie zdążyli. Wiesz co, od pisania przez filmy, po biznes, teraz etyka, jakieś wartości wyższe. Przecież no, masz takie cholerne doświadczenie i o tym mógłbyś uczyć, to przekazywać, tak jak przekazujesz u nas na zajęciach, a tu ciebie ciągnie w etykę, w jakieś rozważania filozoficzne bardziej. Wiesz, tam tej filozofii nie ma za dużo. Mnie chodziło bardziej o taką, wiesz, chodziło mi o to, żeby tym urzędnikom pomóc podejmować, to była taka etyka w codziennych zajęciach, wiesz, etyka na co dzień, etyka praktyczna. Na przykład wyobraź sobie, że w jednym z miast pewien urzędnik wysokiego szczebla, sekretarz miasta, mówi mi, wie pan, no ja na przykład mam taki dylemat, pracownik 20 lat pracuje, no i załatwił przedszkole komuś znajomemu, poza kolejką załatwił to przedszkole. Czyli właściwie no, postąpił niewłaściwie, naruszył zasady służbowe, no i powinienem go zwolnić. Ale on
pracuje 20 lat, ma niepełnosprawną żonę, dwójkę dzieci, które sam otrzymuje i jeszcze kredyt. W dodatku za to ułatwienie nie wziął pieniędzy, tylko umożliwił, udostępnił to miejsce w przedszkolu jakiejś osobie również potrzebującej, nawet nie rodzinie swojej, tylko jakiejś tam osobie. No więc uważam, że zrobiłbym mu krzywdę straszną, gdybym go wyrzucił z tej pracy. Nie utrzymałby tej rodziny, stoczyłby się, może by sobie krzywdę zrobił. Mam sam taki dylemat, co ja mam zrobić? No i wiesz, ja mówiłem przykład takich ćwiczeń, które na tych warsztatach między innymi przeprowadzaliśmy, czyli taka dyskusja, wiesz, że siada się tam, rozmawia, co można zrobić, w jaki sposób można go ukarać, żeby jednak go ukarać, a nie zniszczyć. I te zajęcia, te warsztaty między innymi na tym polegały. Czy na przykład alkoholik w pracy. Słuchaj, nie ma takich zajęć i nie ma takiej dziedziny w samorządzie, nie mówię o innych instytucjach, nie ma takiej pomocy, bo to ani nie mężowie zaufania, ani nie zwierzchnicy, którzy pomogliby urzędnikom. Mówię tutaj cały czas o samorządach, ponieważ uważam, że to jest zawód szczególnie służebny i ważny. Co mnie tam obchodzą pracownicy komercyjnych firm, niech se sami radzą, nie? Albo niech sobie właściciele radzą. Natomiast jeśli chodzi o samorząd, to tego typu dylematy są absolutnie nierozwiązywalne i mnóstwo takich sytuacji jest. Posądzenie o korupcję właśnie, alkoholizm na przykład. No to alkoholizm do policji powinnaś sprzedać. Słucham? Alkoholizm policji powinnaś sprzedać. No tak, ale widzisz, to jest tak, że ja na przykład miałem, mówisz, że dużo różnych rzeczy robiłem. No między innymi dzieliłem się takimi dylematami, przed którymi sam stawałem. Nieraz miałem w pracy, i to niezależnie gdzie pracowałem, czy właśnie nawet w tych agencjach, czy w mediach, w radiu, miałem do czynienia z alkoholikami. No i najprościej to jest oczywiście takie oczekowywalić na zbity pysk i cześć, bo psuje mi, wiesz, strukturę, wiesz, jest to zamieszanie i tak dalej, kłopot. No tymczasem nie tylko serce, ale również i rozsądek nakazuje, żeby z takich sytuacji wychodzić jednak trochę inaczej, dawać szansę, pomagać, wiesz, i to nie zawsze jest taka schematyczna droga, jak wiesz, no zapisz się do klubu anonimowych alkoholików, to może ci dam jeszcze jedną szansę. Bardzo różnie to bywa, ludzie są różni. Przecież nawet jeśli uznamy, że, a przecież musimy uznać, że alkoholizm to jest choroba, no to też z chorymi ludźmi nie zawsze postępuje się nieludzko. Prawda? Plus takie historie, jak na przykład, słuchaj, teraz się zaczęło, a ja to mogę powiedzieć jako prekursor już prowadzałem, molestowanie. Czy wyobrażasz sobie samorząd w niedużym miasteczku? Ja sobie potrafię wyobrazić nawet pewną uczelnię. No widzisz, ale teraz wyobraź sobie samorząd, nieduże miasteczko, w którym była jednostka wojskowa. Wszyscy pracownicy płci męskiej są byłymi wojskowymi. Oni szybciej przechodzili, wiesz, na emeryturę, coś musieli robić, no to dostali się do tego samorządu. Oczywiście zajmują wyższe stanowiska niższe zajmają kobiety. Chcesz sobie potrafić wyobrazić, jaka tam panuje atmosfera, jak te kobiety są traktowane przez tych facetów, byłych żołnierzy. Nie wszyscy z nich są generałami oczywiście, ci pracownicy, ci szefowie. Większość to są, wiesz, sierżanci, czyli tak powiedzmy te średnie stopnie. To jest tak niesamowicie szowinistyczna organizacja, taki samorząd, w którym w zasadzie, wiesz, oni są bezkarni, no są szefami. Kobiety są niższe rangą, czyli nie są żołnierzami niższe, kobietami i są niższe. Podwójna niższa ranga. Więc to jest po prostu, te kobiety są tak niesamowicie torturowane tam, psychicznie oczywiście, ale również czasami dochodzi do fizycznej jakiejś tam przemocy.
I tego nikt nie kontroluje. Nie ma sposobów na to. Nawet ci faceci, z którymi rozmawiałem w trakcie tych, no nie wymieniłem wszystkich miast i na szczęście, bo było ich tak niewiele, że można było zacząć szukać, które z tych miast. Żadne z tych, które wymieniłem. Tak, te pozostałe. Rozmawiałem z nimi, oni mówili, tak, my wiemy, że to jest nasz problem, bo my inaczej nie potrafimy. Nas nikt nie uczył, jak postępować, jak łagodnie traktować nasze podwładne, które nie są żołnierzami ani żołnierkami, tylko są po prostu ludźmi. No nie mówiąc już o rycerskości, gentlemanem, bo to różnie tam z tym bywa. Jest tego typu dylematy. Ja zresztą się dzieliłem się swoimi doświadczeniami z pracy, bo też obserwowałem. No my mieliśmy, Leszku, też taką jedną przygodę, że no jednego wykładowcy przestaliśmy zapraszać właśnie ze względu na jakieś takie skargi naszych dziewczyn kochanych. No właśnie. Tak, a przecież na uczelniach, jak ostatnio rozmawiałem z moimi koleżankami ze studiów i troszkę im właśnie o tym opowiadałem, o tych doświadczeniach, on mówi, a pamiętacie tego naszego wykładowcę czy lektora od francuskiego? No mówię, no tak, to był taki straszny molestant. A my chłopaki w ogóle nie wiedzieliśmy, że on był takim obleśnym jakimś wykładowcą, czy w ogóle nawet nie pamiętam, jak miał nazwisko, nie przytoczę jego tutaj oczywiście z delikatności, bo potem się dowiedziałem, ale my w ogóle tego nie zauważaliśmy. Tymczasem okazało się, że wśród dziewczyn on budził powszechny lęk, zwłaszcza właśnie na egzaminach czy na jakichś kolokwiach, bo wykorzystywał tę swoją męskość i próbował jakoś wywierać na nich presję. Więc to zjawisko dosyć powszechne, nadal nierozwiązywalne i myślę, że w samorządach długo jeszcze nie będzie rozwiązywalne. Najlepiej powinno się pod tym względem wieść Gdańskowi, bo tam aż 15 warsztatów. Ale to wiesz, no samorządy mają to do siebie, że no nie mają szefa takiego, który się sprawdził w boju, tak? Który gdzieś tam od czegoś małego dochodził do czegoś dużego, tylko po prostu są wybory i jak powieje wiatr, to nagle elektryka robimy prezydentem i nam się potem dziwimy, dlaczego pewne rzeczy nie funkcjonują. To a skąd zawsze... on to ma wiedzieć? Dokładnie, więc po prostu szczyty niekompetencji, no to akurat idą do samorządów taką naturalną metodą, zwłaszcza, że tam jest też selekcja negatywna, tak? Czyli w mądrych ludzi raczej no, nie awansuje się, bo jest zagrożenie, no, prawda? No tu akurat może bym się nie zgodził, bo wiesz, właśnie to jest kwestia przypadku. Czasami trafiają ludzie, wiesz, wśród młodych na przykład zauważyłem, że mnóstwo ludzi przechodziło do samorządów, oczywiście na niższe stanowiska, ale też w ministerstwach, bo też mi tam parę razy zdarzało jakieś szkolenia tego typu robić w wyższych urzędach, w wyższych instancjach, to przychodzą ludzie młodzi, którzy zmęczyli się korporacyjnością, wiesz, taką niepewnością. No tak, bo korporacja im mówiła, czy moglibyście pracować, a oni nie chcieli. Tak. Albo na przykład ludzie, którzy z prywatnego biznesu gdzieś tam, wiesz, powinęła im się noga, albo nie dawali sobie rady z brakiem płynności finansowej, no po prostu nie mieli jakichś tam zdolności. Fajnie jest, wiesz, zacząć biznes, ale jednak, żeby go prowadzić, to trzeba mieć dużą odporność, wytrzymałość, wytrwałość, no nie mówiąc o odwadze i tak dalej, więc ci ludzie, którzy po jakimś czasie właśnie dotknięci przykrymi doświadczeniami, dochodzili do wniosku, że jednak żeby mieć tę płynność i ten kredyt porządnie i grzecznie spłacać, to lepiej mieć stałą pracę, nieduża pensja, wiadomo, że trzeba, wiesz, uważać. I nie mówię tutaj, wiesz, nie wszyscy z nich, nie mogę oceniać ich wszystkich negatywnie i nie wszyscy są po prostu bierni, nie wszyscy są asekurantami, niektórzy po prostu cierpią, ale muszę przyznać, że gdzieś tam jest to właśnie cena za ten spokój.
Po tym fuck-upie z tymi szkoleniami etycznymi przestałem tak strasznie współczuć, bo jednak doszedłem do wniosku, że en masse i w większości jest to pewnego rodzaju grupa, no nie chcę powiedzieć upośledzona, ani też pokrzywdzona, ale tam myślę, że szczęścia nie znajdą, ani też kultury. To jeszcze dużo, dużo czasu trzeba, myślę, że kilku pokoleń, żeby taka kultura urzędnicza myślisz, tego... Myślisz, że to się da tak zmienić? Bo mi się wydaje, że jedyną metodą zmiany tej kultury jest wprowadzenie monarchii, czyli właściciela, prawdziwego pracodawcy. Chyba tak, ale też i wiesz, bardzo ważna jest kultura, bo sam monarcha nie wystarczy. Jeżeli za tym idzie tradycja, kultura, jakaś tam właśnie szlachetność. Ale to właśnie monarchia wprowadza, bo im zależy na czymś takim. Nawet jeżeli spojrzymy na tą straszną, niedobrą monarchię Kimów w Korei Północnej, no to jednak ten pierwszy Kim w porównaniu z drugim, a w porównaniu z trzecim, no to, jest to, wiesz, to już... Powolna zmiana gdzieś tam się rozstaja, już gdzieś tam jakieś niby nielegalne markety się tworzą, są już korki podobno, fenianie, ludzie samochody nawet już mają i wiesz, i jednak to się gdzieś tam, wiesz, no powoli, to tak u nas za komuny, tam gdzieś 50. któryś rok to jakieś straszne rzeczy się działy, tak, a potem coraz rozluźniało się, aż w końcu aksamitna rewolucja, tak? Kto by pomyślał o aksamitnej rewolucji w 55 roku? No właśnie, masz rację, oczywiście. Ja pamiętam zresztą, że jak jeździłem do tej Anglii jeszcze w latach 70. I tam najczęściej spędzałem wakacje, były takie momenty, że tam chyba z półtora roku byłem, to tam w zasadzie było tak, że wiesz, ja mieszkając w PRL-u i oczywiście nienawidząc komuny i tak dalej, bo wyniosłem to z domu, ale też jakoś głęboko miałem to, miałem głębokie przekonanie tego, że to jest paskudny system, to jednak kiedy się tam znajdowałem, to broniłem w tym czasie. Wiesz, no mówiłem, no ale u nas przynajmniej nie ma bezrobocia, albo na przykład wszyscy mają mieszkania. A pamiętam taka właśnie profesor gdzieś tam w Oksfordzie, miałem takie gdzieś tam, jakie to były zajęcia z English Literature and Society. I taka była właśnie dyskusja na temat tego, jak się gdzie żyje, w jakim społeczeństwie, jak to literatura odwzorowuje. A ona mówi, no ale to jest kwestia oczekiwań. Jak wam wystarcza praca za grosze i mieszkanie, jeden pokój z ciemną kuchnią, no to proszę bardzo, a u nas nie. Teraz troszkę jest może inaczej. Inaczej na to patrzymy, bo jak się patrzy na to angielskie społeczeństwo, takie właśnie to bardzo, bardzo lower class, no to się niewiele różni od takiej komułkowskiej, miejskiej społeczności. Są biedni, żyją w bardzo złych warunkach i nie mają żadnych perspektyw. No. No w każdym razie ja pamiętam, że z takiego poczucia godności broniłem tej sprawiedliwości, tej równości, oczywiście bez przekonania, bo uważałem, że jest to bardzo niesprawiedliwe, że nam się należy znacznie więcej. I jak mnie pytali Anglicy, a czy u was są prywatne samochody, a czy telewizję mamy, to z oburzeniem mówiłem nie. Mamy jeden telewizor na cały blok. Złośliwie. Nie wiem, wiesz, jak to jest z tą monarchią, trudno mi powiedzieć, natomiast wiem, że kultura to jest kwestia ciągłości i to, co ci opowiadałem wcześniej właśnie, że nie wstydzę się pewnych rzeczy, które tam napisałem w latach powiedzmy 90., na początku lat 90., bo mimo, że dzisiaj się te wartości trochę zmieniły, to konkretnie myślę o ciągłości, o tradycji i o kulturze, to moje podejście do tradycji i ciągłości się nie zmieniło. To tylko kwestia selekcji. Która ciągłość? Czego ciągłość?
Ale tak jak wspominałem, tam gdzieś właśnie pojawił się taki cytat w miasteczku Dzierżoniów w Urzędzie Miejskim z któregoś z moich, z jednego z moich felietonów. Ja z przerażeniem rzuciłem się do tego felietonu, żeby sprawdzić, co ja tam napisałem w tym 90 roku. Jak to przeczytałem, to doszło do wniosku, że super, tak, tak właśnie myślę. Dzisiaj też tak myślę, że naród, który nie szanuje swojej tradycji, na nią nie zasługuje. Że tradycja to jest podstawa, i to bez, z otwartą przyłbicą mówię naród, bo nie jestem zwolennikiem takiego kosmopolityzmu. Uważam, że no, każdy ma swoje korzenie i te korzenie należy szanować. To jest kultura, to jest język i tak dalej. No tylko trzeba być ostrożnym i nie zamazywać tych czarnych kart, tylko śmiało o nich mówić. Moja córka właśnie jest teraz w Bostonie na jakiejś tam konferencji i ze wzruszeniem napisała do mnie maila, że rozmawiają z Kanadyjczykami, z nauczycielami kanadyjskimi na temat tego, jak sobie radzi młodzież kanadyjska z historią nadużyć przodków w stosunku do autochtonów. No bo przecież oni mają to bardzo podobnie, tak jak Australijczycy czy Amerykanie, tak samo Kanadyjczycy tam musieli troszkę wytrzebić tego, prawda? No i okazuje się, że nie ma na to patentu. Nie ma jakiegoś takiego sposobu, żeby sobie powiedzieć, oprócz tego, że no, trzeba powiedzieć przepraszam, za przodków czy za kogoś, no jeżeli się ma poczucie winy. No wiesz, mi się wydaje, że takie rzeczy jak aspiryna więcej uratowały żyć niż zabiły, a jednak ten Manhattan został kupiony. Ale ten Manhattan został kupiony, tak? Nienawidziałego RPA, do tego apartheidu. Przez 20 lat liczba czarnych się podwoiła w apartheidzie. Bo jednak tak, ja to rozumiem. Tam jechać, wiesz, to wiesz, te rzeczy się moim zdaniem nie zawsze się równoważą. No, coś za coś. Można, oczywiście wiadomo, że cywilizacja jest zawsze górą. Natomiast ta cena, która była konieczna pewnie i dzisiaj trudno, żebyśmy my się czuli za to winni. Natomiast jakoś ale trzeba... Wiesz, Leszku, to też trzeba też wziąć pod uwagę to, że właśnie od etyki, bo dużo o etyce mówiliśmy, nie? Jedziesz do jakiegoś innego kraju i tam widzisz, że nie wiem, mąż zmarł, a oni żonę przywiązują na stos razem z ciałem męża i palą żywcem. I teraz etyka, ingerować czy nie ingerować? No właśnie. Na szczęście jest tak, że etyka nie polega na tym, że etyka to nie religia. Etyka nie daje odpowiedzi jednoznacznych, czyli tak, znaczy zero-jedynkowo, jakbyśmy dziś powiedzieli. Etyka to jest, no przynajmniej ta, a zwłaszcza ta etyka praktyczna, to jest pewnego rodzaju wypadkowa pomiędzy normami społecznymi, zaakceptowanymi społecznie w jakichś zbiorowościach. Jeśli ja jestem zewnętrzną zbiorowością, jeśli ja nie należę do tej zbiorowości, jestem cudzoziemcem, i przyjeżdżam do kraju, w którym etyka, czyli normy moralne plus prawo na coś takiego zezwalają, to ja jestem bezradny. No, to jesteś ja radny, bo wiesz, w 160 tych konfiskadorów, 160 może podbić, wiesz, całe Imperium Inków i teraz pytanie, czy... Jestem sam. Jeżeli jestem sam, to jestem bezradny, natomiast gdybym przyjechał z oddziałem dobrze uzbrojonych mercenaris, to bym tę kobietę uratował. Mimo, że uratowałbym ją i porwał. Nawet jakby nie była kobietą piękną. Porwałbym dlatego, że to jest zgodne z moimi wartościami. Uważam, że powinienem ją uratować, oczywiście mierząc siły na zamiary. Nie wystarczy sam romantyzm. No, nie rzuciłbym się na przykład razem z nią w te płomienie, żeby jej było łatwiej umieć. Dokładnie. Bo to jest, no to było nierozsądne. Wiesz,
powinniśmy dobra, tak, wiesz, pytać się, czy mamy, czy ci Amerykanie, Kanadyjczycy, czy w ogóle mają za co przepraszać? No wiesz, nie jestem Amerykaninem ani Kanadyjczykiem, trudno mi powiedzieć, ale podejrzewam, że to jest trochę tak jak nasza sytuacja i myślę, że to dlatego córka mi o tym powiedziała, jak nasza sytuacja z, powiedzmy, z Żydami albo z Ukraińcami, zresztą vice versa. Jak myśmy traktowali Ukraińców, jak tam najechaliśmy na ich ziemię? Ja trochę wiem, bo mi moja babcia opowiadała, ja zresztą jestem z tamtych stron, moja część mojej rodziny stamtąd pochodzi. No chłopów ukraińskich traktowaliśmy gorzej niż naszych chłopów pańszczyźnianych, bo myśmy byli pany. Oni mieli tak naprawdę powód, żeby nas nienawidzić, tych Polaków. Babcia mi tego nie mówiła, że oni mieli powód, żeby nas nienawidzić, ale po tych historiach, które mi opowiadała, ja sobie wyobrażam, że gdybym ja miał takich panów, to bym ich ryjezał. Pytanie bez... tylko, jaka też była alternatywa? No, to jest druga kwestia. No. Jest to ciekawą rzecz, jaką czytałem taki zbiór wyrywków z różnych takich książek, dzienników, pamiętników ludzi podróżujących i odkrywających w Afryce głównie, ci pierwsi tacy Livingstone na przykład i cała masa różnych podróżników. I w jednym fragmencie było opisane, że no w tamtych kulturach lubi się sprzedawać tą żonę. Jak się bierze żonę, to trzeba za nią zapłacić, tak? I tam gdzieś z okolic Konga człowiek pisze, że w tych kulturach, które gdzieś tam on się zetknął, to jeżeli bierzesz dziewczynę za żonę, która jest już w ciąży z innym facetem, to musisz za nią zapłacić więcej. Więcej. Dlaczego? Tak. Bo wtedy dziecko się urodzi i możesz je sprzedać w niewolę, żeby ktoś inny mógł je zjeść. Czyli jakiś kapitał. Masz, tak, no. Dokładnie. Więc wiesz, i teraz pytanie. Tak, też czytałem pamiętniki tego naszego Rafała Ganaganowicza. Tak. Który gdzieś był w Kongo, walczył z komuchami w 60-tych, latach 70-tych i nagle jakaś wioska lokalna zgłosiła się do nich o pomoc i o protekcję, ponieważ od jakiegoś dłuższego czasu znikają ludzie z tej wioski. Był chłop, nie ma chłopa. Było dziecko, nie ma dziecko. Już się zrobił duży problem. I oni tam pojechali z oddziałem i po tygodniu gdzieś tam, bo ta wioska na rzece w nocy, na takich łódkach, łowili ryby. No i gdzieś tam w nocy podpływali pod wodą inny jakiś tam szczep, łapał ich za nogi, wciągał pod wodę, topił i zabierał tych ludzi. No i oni gdzieś zaczęli śledzić. Tak, gdzieś tam dotarli ileś 10 kilometrów dalej do całej wioski, która jadła ludzi, ponieważ no kraj, wojna, komuchy, rewolucja komunistyczna i tak dalej, nie ma co jeść. Zaczęli jeść ludzi i wiesz, nagle widzisz wioskę, wiesz, 100 rąk, 200 głów gdzieś tu się wala, jakieś suszone gdzieś tam dłonie na słońcu. Jak wpadli w szał, tak wybili w pół godziny wszystkich, których tam znaleźli. Nie? I teraz pytanie, nie? No więc właśnie, ale wiesz, jak skoro mówimy o takim kanibalizmie, to wiesz, nie musimy zaraz szukać w takich drastycznych sytuacji, no bo wystarczy pojechać, proszę pana, do Chin. Taka historia, słuchaj, to w telewizji opowiadano mi taką historię, gdzieś tam pojechali do Chin, mieszkali w jakimś hotelu, realizowali jakiś program, tam przyjeżdżali do tego hotelu rzadko, nocowali, coś tam jedli i był tam jakiś piesek w tym hotelu, pętał się taki drobny, no i dziewczyny bardzo się z tym pieskiem tam bawiły, dawały mu jeść i tak dalej. I kiedy wyjeżdżali, szef tego hotelu gotował dla nich specjalną potrawę, która okazała się potrawą z tego pieska. No bo powiedział, widziałem, że tak go bardzo lubiliście, to pomyślałem, że zrobię wam przyjemność. Rozumiesz,
nie trzeba aż takiej sytuacji. No, no jak już pieska poruszamy, to wiesz, na zabicie pieska ludzie bardziej emocjonalnie reagują, nie? Niż na zabicie ludzi. To piesek i tak była ta sprawa z tym, czekaj, lwem, Cecylem, lew, który gdzieś tam jakiś kusownik, znaczy nie kusownik, myśliwy zabił, zastrzelił lwa i była na cały świat afera, tak? Podczas gdy Mugabe, prezydent Zimbabwe na jakieś tam w swoje 80. urodziny miał słonia, dwa lwy, coś tam podane do jedzenia. No właśnie. Także, wiesz, kulturowo to się bardzo różnymi drogami chodzi. Natomiast myślę, że to, co jest rzeczywiście trudniejszym dylematem, to jest taka sytuacja, w których te obyczaje kulturowe zaczynają nam zagrażać. No tutaj wiesz, no najprostszy przykład to jest takie poczucie zagrożenia w obliczu na przykład niezwykłej płodności społeczności muzułmańskiej. Lęk przed tym, że w którymś momencie ta społeczność nas zdominuje. Nie tylko religijnie, ale też wiesz, ilościowo. Nie muszą to być oczywiście talibowie. Wystarczy sama liczba. Jest mnóstwo ludzi, którzy z tego powodu mają kłopoty. Albo na przykład, czy mogą chodzić w tych burkach, czy nie mogą chodzić. Czy to jest zagrożenie, czy nie ma. Czy tak jak Australijczycy na przykład postanowili, że owszem, przyjeżdżajcie sobie tutaj, ale módlcie się po cichu. Nie, że będziecie tutaj wykrzykiwać, bo wykrzykiwać to sobie my możemy, bo to jest nasze państwo. I tej, wiesz, oczywiście od tego do przepraszania za jakieś zbrodnie naszych przodków, czy powiedzmy zbrodnie, no jakieś bardziej gwałtowne próby wprowadzenia cywilizacji, to jeszcze daleko. No ale na przykład ten cały nasz dylemat, który no, ciągle mamy z tym szmalcownictwem, że tak symbolicznie tylko o nim powiem, no on ciągle jest. Ja jestem jeszcze, wiesz, w tym pokoleniu, w którym te zawirowania z mniejszością żydowską były takim wstrząsem, wiesz, w 68 roku. Ja już byłem dorosłym chłopakiem i wielu moich przyjaciół wyjechało ze szkoły, którą wtedy kończyłem, znikło, wiesz. Właściwie mogę powiedzieć, że dzięki temu 68 rokowi poznałem moją żonę, bo jej narzeczony po prostu z dnia na dzień, z którym chodziła przez wiele lat, z dnia na dzień po prostu zniknął. Bez dania racji nie powiedział jej, bo z całą rodziną pokryjomu, żeby broń Boże ich nie zatrzymano, wyjechali gdzieś tam za granicę, mimo że chodzili ze sobą przez jakieś 3 czy 4 lata i to była taka para nierozłączki, wiesz. On po prostu zniknął i dopiero po 2 czy 3 latach się odezwał gdzieś tam z zagranicy. Także tych tragedii było mnóstwo i ja uważałem, że to jest nieuczciwe, że to jest nie w porządku, że to gdzieś tam jest jakieś oszustwo. Do dzisiaj się z tego sam ze sobą nie rozliczyłem, nie zamierzam oczywiście przepraszać, ale potem jak robiłem, wiesz, te filmy, kilka z tych filmów dotyczyło właśnie tego 68 roku, te filmy dokumentalne, rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili, że oni nie wiedzieli, że są Żydami i nagle któregoś dnia... Ktoś wiedział lepiej. Słuchaj, jesteśmy Żydami, jutro wyjeżdżamy. A oni już mają, wiesz, po 16 lat, mają tam kolegów, koleżanki, dziewczyny i tak dalej. Także ten problem mamy nierozwiązany. Już nie mówię o okupacji, której no, przecież nie uczestniczyłem, ale to się tak wydaje, wiesz. Mieszkałem w takiej miejscowości, pomieszkiwałem, czyli bywałem na wakacjach w takiej leśniczówce, sielankowej, wiesz, tam babcia, dziadek, czy ciotki, wujkowie, po czym się okazało, że no, kilka kilometrów stamtąd no, doszło do jakiejś takiej właśnie tragedii morderstwa właściwie dokonanego przez miejscową ludność, w której uczestniczyli ludzie bywający tam w tej leśniczówce, wiesz, jakiś gajowy, którego ja znałem, który był bardzo romantyczny, bo wiesz, świetnie strzelał i doskonale zabijał
cielęta i oprawiał świnie, a to dla chłopaków było bardzo, bardzo atrakcyjne. Okazało się, że on uczestniczył w tej całej, wiesz, w tym pogromie takim małym, bo to tam dwie czy trzy rodziny, ale jednak tragiczne, opisane przez chłopaka, który miał 11 lat, widział to wszystko i dopiero jak zmarł, już w wieku 70 lat, to opublikował ten pamiętnik, gdzie to wszystko było zapisane. Ja czuję, że z takim właśnie, bo mówię, wiesz, wracam do tego, za co przepraszać. No oczywiście ja nie mogę za to przepraszać, ale gdzieś tam to brzemię czuję. U mnie w domu się o tym nie mówiło. W tej leśniczówce w ogóle dzieciom się tego nie mówiło. To nie były tematy, do których można było dzieci dopuszczać. Ani też nie słyszeliśmy jako dzieci, żeby rodzice o tym mówili, bo była zmowa milczenia. Tak, ale jest coś właśnie w tej społeczności żydowskiej, że oni jeszcze będą bardzo, bardzo długo płacić za bolszewików, za to, że czytałem Sołżenicyna 200 lat razem. To jest właśnie historia rosyjskich Żydów w Rosji, tak? Gdzie tak bardzo fajnie wyliczył, że gdzieś oni byli w tej partii na samym dole to jakieś 8%, pomimo że ich było 2% w społeczeństwie, ale na kierowniczych stanowiskach, no to niekiedy Żydzi mieli 60%, tak? Całe te ichniejsze UB, tak? No to te główne stanowiska, no to jednak Żydzi, bo to są bardzo inteligentni ludzie, tak? To jednak, jeżeli o rozkład naturalny IQ, no to rzeczywiście są wysoko, tak? I teraz dlaczego Hitler doszedł do władzy? No, lata 20. on czyta bolszewików, tak? Większość Żydzi, i pisze w tej swojej książce z więzienia, że oni zniszczą Rosję i tam. No i co? Wychodzi z więzienia 32, z tego co pamiętam. A potem 32 jest wielki głód na Ukrainie. 8 milionów ludzi, 6-8 milionów ludzi umiera z głodu. Potężna emigracja z Ukrainy gdziekolwiek. Ludzie spierdalają również do Niemiec i opowiadają. A jak się nazywał ten, co tam zamordował kobietę z dzieckiem, bo ta ukradła 2 kilo zboża, tak? No jakiś tam Rosenbaum się nazywał. I nagle wychodzi, że duża część tej wierchuszki, to było ile? 1000 ludzi, 2000, ale cholera w dużej części Żydzi. No i ludzie, boimy się, chociaż to te jednostki były straszne, to jednak się wszystkim obrywa, bo jednak etycznym można być i szukać takich indywidualnych cech człowieka, jeżeli masz bardzo dużo zasobów. No nie wiem, masz interwiu o pracę, tak? Przesłuchujesz 5 kandydatów, z każdym możesz 10 minut zamienić, tak? No to musisz się czymś kierować, jakimiś, nie wiem, stereotypami, wiesz, oni ci próbują sprzedać, że są młodzi, ambitni, szybko się uczą i tak dalej, tak? A ty musisz ocenić, czy to jest rzeczywiście słowny człowiek, czy nie, więc nagle widzisz. Musisz mieć kryteria i weryfikację. Dokładnie, i teraz widzisz, okej, 10 minut, nie masz czasu, okej, masz tatuaż na szyi, nie nadajesz się, no bo powiedzmy dusza, do wiele większa część populacji z tatuażem jest taka troszeczkę mniej rzetelna i wiesz, chociaż to nie jest 100% czynnik, to jednak ty się musisz kierować, tak? I teraz patrz, te PiS, który teraz doszedł do władzy, no to akurat poszedł na fali tak antyislamu, imigrantów i tak dalej, no zyskał tymi punkty, tak? I teraz sobie pomyślmy, gdyby w tej Francji nie było zamachów, gdzie zginęło może 500 osób w ciągu roku, czy 300, czy 200, nie wiem, i Niemczech, tylko 8 milionów ludzi umarło z głodu, a co drugi w rządzie francuskim by miał na imię Abdul na przykład, nie? I teraz jakby nasze społeczeństwo zareagowało i też ilu niewinnych muzułmanów byśmy rzeczywiście wtedy w obawie o powtórzenie się tego scenariusza. Tak, masz rację. To jest bezwzględność mas. Masz rację. Te wszystkie uprzedzenia, wiesz, dają się racjonalnie wytłumaczyć. To prawda, że no, nie musimy nawet sięgać aż tak daleko. Przecież gdybyśmy sobie popatrzyli na naszych opozycjonistów, mówię tu o opozycjonistach jeszcze za komuny, to popatrz, jak to ciekawie, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika i z mojego środowiska. Ja mieszkałem całe życie w Warszawie i właściwie albo śledziłem, albo się
wiesz, no, kontaktowałem, mieszałem, że tak powiem, na uniwersytecie czy tam ze studentami z innych uczelni, z tymi dziećmi opozycjonistów. Kto to był? To były dzieci, przecież tak naprawdę, prominentów. Nazwijmy ich dokładnie nawet dzieci resortowe. To właśnie były dzieci resortowe. Większość tych ludzi, którzy poczynają, nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale wszyscy oni byli ofiarami w pewnym sensie takiego wychowania, wiesz, komunizmu. Ja mam wielu znajomych. Ale to też, wiesz, ale to te, też nie można tak mówić. Poczekaj, Leszku, bo charakter człowieka i zainteresowania i wszystko, no według mnie dużo więcej niż połowie jest przenoszony genetycznie, tak? Czyli ludzie, którzy gdzieś tam są zainteresowani polityką, ich dzieci też będą bardziej zainteresowani polityką. Oni mogą też stać po drugiej stronie, tak? Ale to będą te jednostki, które same z siebie będą się angażować politycznie. Ej, tak, tak. Te predylekcje oczywiście zostają. Ja też widzę po swoich dzieciach, że ponieważ ja byłem zawsze jakoś tam społecznie wrażliwy i starałem się angażować w życie środowiska, w którym się obracałem, to moje dzieci, moje córki też tak mają. Są bardzo społecznie wrażliwe. Myślę, że nawet w pewnym sensie nie tylko właśnie ta druga strona, bo oczywiście jest taki generacyjny, czyli ten pokoleniowy zwrot, czyli bunt młodego, tak, pokolenia, i wtedy właśnie z lewicy przechodzisz na prawicę, ale potem to bardzo często w tych genach, ja nie wiem, czy to są geny, ale załóżmy, że to są geny i załóżmy nawet, że to jest te 50%. Potem się wraca do tej lewicy, jeżeli to była lewica. No, na starość się wraca, bo jak sobie nie poradziłeś w życiu, to potrzebujesz zasobów, więc wracamy na lewicę. Bo też zauważ, że te dzieci resortowe, które budowały opozycję, i no, mam tu na myśli bardzo konkretne osoby i nie wszystkie one, wiesz, takie znane, nie wszystkie z pierwszych stron gazet. Wielu moich kolegów właśnie miało ojców, matki w jakichś, wiesz, wysokich urzędach. Potem przeszli na stronę opozycji i oczywiście działali bardzo ostro przeciwko. To nie wszyscy byli, wiesz, katole od dziada pradziada. Wielu z nich to byli właśnie lewicowcy i to tacy, wiesz, czasami komuchy straszne. Ci ich rodzice byli klasycznymi komuchami. Przychodzili na drugą stronę, potem w tej lewicowej, w tej opozycji zaczynała się w nich budzić właśnie ten system wartości, przeciwko którym się właściwie, czy którym się ich rodzice w pewnym sensie sprzeniewierzyli, bo wartości były okej, tylko rodzice poszli za daleko. Poszło tam, wiesz, ci tam za czasów Stalina, ci za Gomułki, ci za nomenklatury, wiesz, Gierka. I stąd moim zdaniem powstała ta lewacka część opozycji, która nie jest SLD, bo nie o tym mówię, tylko mówię o tym, co się dzisiaj pewnie nazywa, liberalną częścią, bo to nie jest Razem, ale nawet szczerze mówiąc, nie wiem skąd się wziął Zandberg, ale już na przykład pani Nowacka, której mama była przecież w SLD, o ile pamiętam, no jest z całym przekonaniem, tak jak na nią patrzę, genetycznie lewakiem. I moim zdaniem to tak jest i tak powinno być. Tylko no, trzeba się dogadywać. Nie wyobrażam sobie społeczeństwa, w którym panowałaby niepodzielnie jedna tylko opcja, bo takie społeczeństwa niestety wykończą, no to jest, wiesz, mamy w historii wiele dowodów. Dlaczego? No, znaczy nie wyobrażam sobie, a nawet szczerze mówiąc nie chciałbym za bardzo... Piastowie chyba sobie dobrze radzili i Jagiellonowie. Tak, ale to było jakiś czas temu i inne media były, wiesz, tam człowiek, tak jak gdzieś tam pamiętam takie ciekawe właśnie porównanie, że dzisiaj człowiek z jednego wydania Newsweeka, jeszcze kiedy Newsweeki się czytało z zapartym tchem, a dzisiaj już tak nie ma, dowiaduje się tyle, ile człowiek w średniowieczu przez całe życie.
Więc wiesz, no, te media choćby są dosyć istotne, już nie mówię o internecie. Natomiast mnie chodzi o to, że życie jest tak ciekawe, że dobrze jest, jak sobie można siąść, wiesz, naprzeciw mądrego lewaka i z nim porozmawiać, i się pospierać, pokłócić. Gdyby na świecie byli sami konserwatywni katolicy i jeszcze ortodoksyjni, albo sami ortodoksyjni Żydzi, to byśmy po prostu umarli z nudów, byle nie sięgać, wiesz, do cholewy potem. To właśnie uzasadniłeś racjonalne istnienie skrajnej lewicy. Nie wiem, czy czytałeś o eksperymencie Calhouna. Tak. Czyli właśnie być może oni są po to, żebyśmy mieli jakiś problem, jakieś wyzwanie, żebyśmy jak te myszy nie wymarli po iluś tam pokoleń od bogactwa i tych rzeczy, które moglibyśmy osiągnąć. Wiesz, dla mnie bardzo pouczające są zawsze rozmowy z moimi dziećmi. Wprawdzie do pewnego momentu wydaje ci się, że no, ty masz no, przewagę i pozwalasz im na pewne rzeczy, ale nie wiadomo kiedy, bo przecież one sobie żyją swoim życiem i mają swoje lektury. Te geny, właśnie zaczyna się ta druga część, przyjmijmy, że to jest tak jak ty mówisz, 50%. Nie wiadomo kiedy zaczyna się to drugie 50% i to dziecko już myśli zupełnie niezależnie i najczęściej na zasadzie właśnie no, biologicznej trochę na początku, a potem już różnie bywa. Zresztą różne badania czytałem. Te, które najbardziej czytałem, mówiły o 52% odziedziczalności poglądów politycznych. Tak? To były badania na bliźniakach jednojajowych, które były rozdzielone i w porównaniu do tego, jak rodzice głosowali, jak oni... Takie cuda, że odziedziczalność wyliczyli. Słyszałem o jakichś polskich badaniach, gdzie wyszło komuś 37% genów w poglądach politycznych w odziedziczalności. To jest bardzo rozsądna koncepcja i myślę, że jest w tym dużo prawdy, zwłaszcza właśnie kiedy się ma już doświadczenia z dziećmi i patrzysz, kurczę, to nie jest to, co ja bym chciał widzieć w moich dzieciach, ale to jest moje. Ale wiesz, pytanie właśnie te pozostałe procenty, czyli środowisko szeroko rozumiane, tak? Jednak no, w wielkich miastach się na lewo głosuje. W mniejszych miastach są tacy bardziej normalni ludzie, tak? Jednak no, można w pewien sposób wpływać, chociażby na nie wysyłając dziecka do państwowej szkoły, tak? No bo no, w katolickiej szkole prywatnej nie będą uczyć ateizmu, tak? W państwowej szkole nie będą uczyć przy uzwiązkowieniu 100% nauczycieli, tak? Nie będą uczyć, że państwo jest czymś, co w nadmiarze wyrządzi krzywdę. Tak. Masz rację, tak. I zresztą myślę, że to jest też ciekawe zjawisko. Myśmy nawet nie wiedzieli, że to do tego dojdzie. Ja pamiętam, że kiedy wysyłałem swoje dzieci do prywatnej szkoły pierwszej, właściwie to nie była wtedy prywatna, tylko to się nazywała społeczna szkoła, to nie zdawałem sobie sprawy, że te szkoły, tak jak dzisiaj, będą tak strasznie odległe od państwowości, bo dzisiaj już jest tyle różnych gatunków, tyle różnych rodzajów szkół. Kiedyś to się wydawało, że właściwie szkoła społeczna czy prywatna jest tylko po to, żeby no, po prostu zaproponować inną formułę, nie taką państwową, albo może trochę bardziej elitarną na przykład. A dzisiaj już się okazuje, że to jest cała filozofia, nie tylko Montessori, ale i steinerowskie szkoły i jakieś tam, i to homeschooling na przykład, które już jest całkowitą niezależnością. Ja to praktykuję, to znaczy zacznę oficjalnie za rok, ale już coś działamy. A no widzisz, no właśnie, jedna z moich córek też swoje dzieci wychowuje w systemie homeschooling. No to muszę się z nią poznać i wymienić doświadczeniami, bo głodny jestem takich doświadczeń. Bardzo ciekawe, tak. Ona korzysta zresztą z różnych źródeł. Jednym z nich jest też szkoła Montessori, bo dzieci tak na próbę właśnie bywały w tym przedszkolu Montessori. No myślę, że znaleźlibyście dużo wspólnych tematów, bo ona jest taka, powiedzmy, też podobnie jak ty, alternatywna. I wtedy właśnie się zastanawiam, która to ta część genów jest właśnie. Czy to już jest 50? Leszku,
Dwa. O tym, że będziemy rozmawiać o etyce, kanibalizmie, polityce, Żydach, nie spodziewałem się, ale takie są właśnie, taka natura jest nasza, że nigdy nie wiemy, gdzie ta rozmowa się na pociągnie. Tym ta przyjemność też polega. Dokładnie. Leszku, wielkie dzięki za rozmowę i co? Widzimy się pewnie niedługo gdzieś tam na zajęciach u nas, bo już dzielnie, już wiesz, że ty jesteś jednym z pierwszych wykładowców u nas w ogóle. No, z dumą, słuchaj, niosłem do domu tego Oskarka, którego od was dostałem. Nawet ci powiem, że jeszcze na dworcu, bo jechałem pociągiem do domu, na dworcu go sobie postawiłem, zrobiłem piękne zdjęcie. Muszę ci je przesłać, bo wszyscy, do których go wysłałem, a dostałem już, w życiu nie dostałem tyle lajków za tego Oscara, którego przecież współwłaścicielem jesteście wy, więc jestem z tego dumny. Dobrze, żeś mi o tym przypomniał, bo właściwie tobie jestem winien też te, nie tylko tego Oscara, ale też te lajki, ten zachwyt z całego świata. Ze Stanów, gdzieś tam, gdzie moi znajomi wszyscy się zachwycali, jak ja oczywiście musiałem im napisać, z jakiego powodu. Także bardzo chętnie polecam się, jak będzie potrzeba, jestem do dyspozycji. No to mój drogi, będzie okazja we wrześniu, ponieważ organizujemy pierwsze, miejmy nadzieję coroczne, zjazd wykładowców ASBIRO. Czyli no, proszę. 800 osób już gdzieś u nas prowadziło zajęcia. Każdy jest zaproszony, każdy z osobą towarzyszącą. Przyjdzie pewnie z 200. Bardzo się cieszę. Muszę ci powiedzieć, że mam też wielu bardzo cennych znajomych, których poznałem na wykładach i kilka osób takich no, bardzo niezwykłych. Niekoniecznie nawet w dziedzinie biznesu, ale jako osobowości. Bardzo sobie cenię te znajomości, także to dla mnie duże źródło i bogate źródło ciekawych doświadczeń i też niezwykłej wiedzy i dojrzałości. Dziękuję za te sympatyczne słowa. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Nawzajem. Czołem.